uciekaj! Nasza armia was pokona! Wszystko do wyjścia, nie ma braku, że uciekniecie! Nie mam elity, goni nas ten młodak! Siemano, siemano, witam serdecznie widzowie, siemano, kolejny odcinek! Siemano, siemano, witamy! Proszę mi nie przerywać, jak ja się witam z widzami. Uważaj! No ładne jaja, no to się zaczyna, kurde, cyrk. Jak on tu wszedł? Jak do tego doszło? Dobra, tu, uwaga. A, tu są przed moim domem też! Dobra, tamten zginął, jak widzieliście widzowie, tutaj są takie bloki jak anti-X-y, coś takiego, opatrzcie, widzicie to? Pyk, pyk! Haha, giną! Muszę sobie lepiej zabezpieczyć pomocy, dom, wiem, że... Pomocy, co? Do mnie, dawaj, tu szybko. Szybko, gonicie, czekaj. Okay, spokojnie, no chodź tu wariacie, chodź. Pyk, no i nie macie. Dobra, fajnie, tylko że to jest tak, że ja trochę temu nie ufam. Słuchaj, musimy skraftować więcej tych bloków, ponieważ one na pewno się dzisiaj przydadzą. I dzisiaj będziemy musieli również zbadać miejsce, które odkryliśmy dzisiaj u Pawła. I to było miejsce, gdzie był taki wielki mutant i on w sumie później wyszedł. To też szczerze, boję się tam wracać, ale... No, ja też. Ale wróćmy. Wróćmy, zobaczmy to. Ale to zanim to zrobimy, zrobimy na górę. Czekaj, i właśnie jeszcze wiecie co, widzowie? Bo jedna łapka w górę to jest jeden X zabity, więc weźcie, zostawcie łapkę. Właśnie. Proszę. Dlatego my tutaj mamy takie bloki, żeby więcej się ich zabijało, wtedy jest więcej łapek w górę. Jeśli jesteś fanem Minecrafta, to koniecznie musisz to mieć. Mowa tutaj o książkach od HarperCollins, dzięki którym granie w Minecrafta już nigdy nie będzie takie samo jak wcześniej. Te książki pomogą wam zrozumieć mechanikę Minecrafta, zrozumieć różne sekrety, które Minecraft sobie skrywa. Ale nie tylko o mechaniki i sekrety chodzi, ponieważ możecie również poznać wielkie, mistrzowskie budowle, ponieważ jest też taka książka Budowle Mistrzów, dzięki której możecie zobaczyć największe budowle, jakie kiedykolwiek zostały zbudowane w Minecrafcie. Sama okładka wygląda już tak, że jak ja bym coś takiego zobaczył w Minecrafcie, to bym chyba się przewrócił. Możecie na przykład zbudować mistrzowskie miasto, a wygląda ono tak. Nie wiem, to jest dla mnie coś niesamowitego. Jeżeli coś takiego byłoby w Minecrafcie, moim marzeniem jest zwiedzić taki świat w Minecraft, serio. Jeżeli chcecie sobie kupić takie książki, możecie je zakupić na stronie harpercollins.pl, ponieważ tam macie te książki i wiele, wiele różnych innych, między innymi na przykład taka książka, czyli Minecraft 2024, co oznacza, że może z tej książki dowiemy się czegoś, co pojawi się w Minecrafcie dopiero w przyszłym roku. Ja już tych książek naprawdę mam bardzo dużo, aż nie potrafię już ich utrzymać. Teraz twoja kolej, by zaopatrzyć się w również swój zestaw książek, które pomogą ci być lepszym graczem w Minecraft. Myślę, że takie książki mogą być doskonałym pomysłem na prezent, a zbliżają się święta i Mikołajki, więc zastanówcie się, czy to nie jest dobry prezent dla kogoś z waszej rodziny bądź przyjaciół. Dobra, słuchaj, co my potrzebujemy do zrobienia tego, bo ty jakąś recepturę na to miałaś. I teraz tak, tam trzeba było chyba żwir, nie? Trzeba było piasek, ja gdzieś miałem piasek, o tu jest piasek, dobra. I potrzebujemy biały... Redstone. O, mam to i redstone, o redstone mam też, dobra, to czekaj, to robimy tak. Dobra, robiło się to chyba coś takiego, jak dobrze pamiętam, o kurczę, najpierw to jeszcze. Dobra, robimy, przerabiamy to na to, a później to na to, dobra, świetnie. Teraz tak, łup. Dobra, robię ile wlezie. Ile się uda, tyle zrobię tego. Uwaga, pyk. O kurcze. Wiesz co? Ile tego masz? O kurcze, powiem ci. Co? Powiem ci, że sam jestem w szoku, ile tego mam. Czekaj, jak to ile? Się robiło? Ja... Chyba tak? Mi to pokazywałaś? O, mam! Dobra, uwaga. Uwaga, zaraz ci powiem, ile tego mam. Mhm. Dobra, a więc uwaga, mam 2 staki tych bloków. Wow. Ale jestem mocny, co? Wow. Aż dam ci pół staka. Dzięki. A bo chcesz, dobra, dam ci 3/4 staka. Masz. A teraz tak, ja tutaj muszę zrobić, muszę tu zabezpieczyć to. O, tu mam jakieś mechanizmy w ogóle stare. Dobra, chcę tutaj dać te bloki. Tak, no, że jak one już wejdą, wiesz, że... To już, wiesz, koniec, to nie? Już jest na pewno koniec, nie? I tak samo z drugiej strony, jakbym chciał uciekać. Właśnie, wiem! Ej, mam pomysł. Patrz, co robię teraz. Nawet jakby się tutaj mi gdzieś pojawiły, to będę miał masę momentów, gdzie będę mógł uciec. Okej. Tak naprawdę nieważne gdzie i z której strony one przyjdą, to one będą skazane na niepowodzenie, no, że muszę mieć co chwilę jakiś taki... Albo tu, o właśnie, na tych wszystkich takich łączeniach takich, o. Mhm. Tutaj zróbmy sobie... Ja myślę, że tutaj potrzebujesz przy drzwiach. Tam też, no. O, no, bo wtedy w ogóle nie wejdą do domu, jak tak zabezpieczymy wszystko. To będzie naprawdę git. Dobra, no i tu, żeby nie mogli wejść na górę. No, no i dobra. Fajnie. I właśnie, i na górze. Tu widzę, dalej się nic nie zmieniło, ale tutaj patrzcie, jak to wygląda już. No wygląda to mniej więcej tak. Czy wygląda to dobrze? No wygląda to dobrze. No Emilia tu coś jeszcze pokombinowała. Dzięki czemu to wygląda lepiej niż wyglądało. Mam wyro. O, położyłem się. Dobranoc. Dobranoc. Dobra, nieważne, słuchaj, chodź. Musimy pójść. Co ty tu robisz? Aha. No, dałam sobie. Myślisz, że przez balkon mi wejdą? No. No, tak wątpię. A jeśli?
Dobra, no jest zawsze jakiś procent szans. Lepiej, no, jak to właśnie. Się mówi, puchać na zimno. Na zimne, a nie na zimno. Na zimno. A, nie, na zimne. Puchać na zimno. Bo jaki to ma sens, puchać na zimno? Nie co, wiem, puchać zimniejsze? Na zimno. Chodzi nie, o to, że nie na puchasz... zimne, ale coś, że na zimno. Na zimno, że jakby jest zimno. Na zimno, rozumiesz? Nie rozumiem, ale to nieważne. No, nieważne. Nie staram specjalnie. Dobra, słuchaj, musimy tak, musimy to zabezpieczyć jakoś. Mamy te bloki, mam 55 bloków jeszcze, więc to jest na pewno sporo i na pewno mi na razie wystarczy. Że ja sobie tutaj do skrzynki odłożę jakiś syf, który mam w ekwipunku, którego nie potrzebuję. A właśnie! Ty! Ile ty masz przy sobie? Masz przy sobie te wzmacniacze Mutanta X? Nie, mam w domku. Ja mam je przy sobie, Ja muszę je gdzieś schować, one nie mogą tutaj tak po prostu być. To jest zbyt jakby niebezpieczny przedmiot. To ja nie mogę z tym sobie tak łazić po palionowe, tak? Być oczywiście nie może, widzowie. Oczywiście zanim przejdziemy dalej, i bo muszę jedną rzecz ważną powiedzieć, taką naprawdę ważną, co wam mówię co odcinek. Wbijcie na mój drugi kanał, czyli są plusy i również bijcie na serwer kidowidze.pl, będzie mi bardzo miło, dobra. Czy ty masz jakąś podkę na niewidzialność? Posiadam dobra. W moim domku. To dam ci, bo ja mam po prostu, więc weź sobie, bo na wszelki wypadek będzie. Dobra, słuchaj, czy ty jesteś gotowa na tą wielką jakże wyprawę? W ogóle nie jestem, ale musimy. Dobra, no to dawaj. O nie, no kurczę, czekaj. Dobra, super. Dobra, te bloki to jest coś niesamowitego. Dobra, idziemy tu. Co tu się, lama się topi, dobra. Ja sobie zjem jabłko. O, leci za tobą. O kurczę, ile jest na moście. O nie. Aaaa! Zostaw mnie! Uciekaj! Ej, dobra, ty... Na drzewo się schowaj! Ej, o, wszedł na drzewo! Nie! Ile ich tu jest? Co to ma być? Masakra jakaś! Ej, oni się tak rozmnażają. Jak to się dzieje, że ich jest tak ciągle dużo? One co chwilę giną, a ich jest ciągle dużo. Oni jakiś mechanizm zrobili, który sprawia, że one się ciągle pojawiają nowe. O, widzę, gdzie jesteś. Dobra, czekaj. Tak, to jest bardzo źle, ja tutaj staram się jakoś, nie wiem, ich odciągnąć, ale jest mega ciężko. Kuszę tu w tą stronę. Chodź okay. Tu skocz, oni wejdą na ten blok. Gdzie ty jesteś? To zabija w sekundę, no obok ciebie jestem. A w sumie masz rację. Dobra, słuchaj, musimy się tam dostać jakoś, one tam tego tak pilnują teraz. Ej, ich tam tak jest ty, dużo, ale czekaj, jak my chyba wypijemy, albo dobra, nie, na razie czekaj. O, no po prostu idzie kolejny, czekaj. Dobra, pyk, padł, okay. Dobra. Okej, musimy tam się dostać jakoś. Kurczę, to będzie niebezpieczne bardzo. O nie, dobra, tu. Ty, dobra. Bo one mogą wchodzić na to drzewo. Wiem. Dobra, już nie mogę. Dawaj tutaj, chodź tu. Już rozwaliłem im tą opcję i teraz tak, tu. Kurde. Wiesz co, czekaj, trzeba zabezpieczyć ten pomost. Trzeba no, bo tak, ich jest nie tak tutaj... dużo. Jakoś tutaj dać trzeba te... No, wlazły w tą dziurę. Chodźcie tu. Patrz, zrobiłem tu blok. Dobra, jest, git. Dobra, trzeba zabezpieczyć z drugiej strony też ten pomost, żeby one nie mogły z żadnej strony wejść. Dobra, robimy tutaj raz, dwa, pyk, dobra. Okej. Okay. I z tej strony jest zabezpieczone, z tej strony przejdą jeszcze. No, tak. Jeszcze stąd przejdą. No, to jeszcze w środku trzeba zrobić. Dobra, git. Teraz to będzie w miarę git. Teraz, słyszysz to? No, cały czas coś się uderza. Skąd? Pod wodą, on się topi. Faktycznie, topi się! Topi się, wariacik! Dobra, gdzie to ty było? Ty w niego strzeliłeś tutaj? Z łuku? Tak. Dobra, tu jeszcze jest... tu jeszcze jeden jest. Dobra, tam jest blok ten zabezpieczający. Tak, jest tam. Jak my mamy to przejść tam przez to? Czekaj, rozwalam ten blok. Okej. Okay. No. Uważaj tam, bo... Tam nie było wody! No właśnie, też mi się tak wydawało, że tej wody nie było. Dobra, zlatujemy na dół. Ej, dobra, ja nie wiem. Ej, o nie, nie mam powietrza. O nie! Nie mam powietrza! Nie mam powietrza! Naga! Ała! Nie mam powietrza! Nie, szybko, no proszę! Szybko. Proszę! Ojej! Dobra, jaki fart! Było straszne. Jaki fart! Dobra, ja nie mogłem wypłynąć, w ogóle nie mogę sprinta nabrać. Dobra, tu. Zlatujemy na dół, teraz jeszcze. Trzeba skopać. Co to jest? Ej, dobra, tego tu nie było. Czekaj. Cofamy się. Cofamy się. Czekaj, do boku. Dawaj, czekaj, chodź. Tu jest, patrz! Co? Co jest tam pod tym, żeby tam się wkopaliśmy w jakiś nether? Nie wiem, to było dosyć straszne. Dobra, nie wiem, ale na razie tego nie sprawdzajmy. Dobra, okay. Tak, musimy tu zablokować tą wodę jakoś. Zróbmy tak, żeby później łatwiej nam było w razie czego uciekać. Jest dobrze teraz, no. Dobra, jest git.
Okej, dobra, słuchaj, mam propozycję taką, zróbmy coś takiego. Weź sobie ubierz jakiś armor stary, to chodzisz sobie z Elytron tak po prostu. Ej, to patrz, to jest nowy ten nether. No właśnie, ja muszę założyć sobie to. Okej, dobra, mam tak. Dobra. Okej, tu mamy zabezpieczone to i teraz idziemy, dobra, idziemy dalej. Kurczę, dobra, te bloki ratują nam, że tak powiem, dupsko. Niesłychanie. Nie. Czy ty, ja mam takie pytanie, bo ja na przykład właśnie teraz biorę łyk herbaty, czy ty właśnie zapijasz jakąś herbatę, co ja tu mam napisane? Życie kurczę, bez Maltańczyka herbatę jest... nie. Ty, ja mam taki kubek z napisem, życie bez Maltańczyka jest możliwe, ale dużo smutniejsze. Ja mam kubek z napisem Christmas calories don't count, czyli świąteczne kalorie się nie liczą. No i fajnie. No i fajnie. No fajnie. Czyli świąteczny mówisz, że kubek. Będziesz jeść dużo, za niedługo. Tak, tak, oczywiście, że tak. No jak wyjdzie drwal żurawiną, to z pewnością. Ej, dobra, czekaj, bo my tak rozmawiamy normalnie, a tu masz rację. A wiesz, a my jesteśmy w jakimś miejscu, w którym nie powinniśmy chyba tak rozmawiać sobie na chillku. Dobra, bo tutaj, powiem tak, ten mutant tutaj był, jeżeli go tutaj nie ma, to ja bym się zaczął bać, szczerze przyznam. Czekaj, dobra, powoli. Bo jak nam zaraz, czekaj, zróbmy sobie tą awaryjne wyjście. Okej. Dobra. Nie wiem, czy to działa w ogóle na tego mutanta, a tutaj są te bloki postawione, co my postawiliśmy. Tam jest creeper. Ej, dobra, on przez to przeszedł przecież. No tak. To na niego nie działa. No. Pamiętasz, upawa, on przecież biegł za tym tunelem. O nie, dobra, no. Czyli on stąd wyszedł pewnie. No, go tu w ogóle nie ma, jest tragedia. Co to się tu wyprawia? Dobra, tu są te, są puste, zabraliśmy mu wszystkie te wzmacniacze, więc dobrze. Bo on nie ma w takim razie, żeby się totalnie bronić, ale kurczę... Kurczę, to jest jakoś pusto tak strasznie, nie? Nie wiem, kurczę, myślałem, że jakoś coś tutaj podejrzanie pusto. Znajdziemy... O! Mam coś! Mam jakiś przycisk. Jest przycisk. Naciskamy, czy nie? Klikam, kliknąłem. Co się stało? Tam się otworzyło! Widziałem, tam było coś. Widziałem, jeszcze raz, pokaż jeszcze, zrób jeszcze raz. Klikam szybko, to jest, bo mamy trochę na to czasu. Dobra, jest! Chodź, dawaj! Nie! Otwórz to! Dobra, trzeba szybko. Kliknąłem, dawaj. Dobra, jest, trafiłem. Nie! Dobra, czekaj! Czekaj, wyszłaś? Nie dam rady. No, ale czekaj, tu musi być jakiś przycisk w środku. Musi być, o mam! O! Dobra, git, okej. Jest też powrot. Ty patrz! Ej, oni mają te bloki tu! Okej, to jest dosyć straszne w sumie, że oni tutaj to mają. To jest bardzo straszne, szczerze przyznam. Dobra. O, tu są jakieś Ej, tu są jakieś rzeczy. Ej, tu jest jakiś tu jest więcej wzmacniaczy. O kurczę, tu są... O nie! Ej, dobra, bierz je wszystkie. Wszystkie mam brać? No, oczywiście, a co? Nie zostawimy tego tutaj. Ja nie mam tyle miejsca chyba, tu są jeszcze jakieś na niewidzialność płotki. No na niewidzialność nie biorę. Dobra, tu nic nie ma, tu nie ma. Też nie ma, tu nie ma. O dobra, tu są wzmacniacze ten. Ej, jest jakaś książka! Ej, mam książkę jakąś. Jaką? Projekt Mutant X. Czekaj, czy zabraliśmy wszystkich tych? No chyba tak. Nie ma już żadnych tych. O, czekaj, coś tu dopisałem. Czekaj, otworzyłem ten projekt, tą książkę. Ej, dobra, czytam to. Jesteś gotowa? Nie, ej, czekaj chwilę, zanim to przeczytasz, ja mam Sharkerboxa. Czekaj, wywalę... Chcesz schować? Tak, nie, no to dawaj te wzmacniacze po prostu tutaj do tego Sharkerboxa może. Dobra, git, proszę bardzo. No, nie został jeden na... Ej, dobra, my całą skrzynkę tym, nie? Dosłownie jest, masakra. Dobra, niesamowite. Dobra, no. Dobra, czekaj, czytam tą książkę. Projekt Mutant X. Jesteśmy już blisko, by się połączyć i zniszczyć palionowo. Posiadamy armię X i wzmacniacz mutanta. Gdy dotrzemy do ostatniej fazy, nic już nas nie zatrzyma. Było wielu, którzy chcieli zniszczyć palionowo, ale nikt nie był tak mądry jak my. Mam wrażenie, że to pisze jakby tata hejtera z hejterem, jakby wiesz, że oni o sobie chyba mówią. Wiem, tak, no. Nie? Ej, dobra, ja mam wrażenie, dalej? Że... Co? Jesteś dalej? Jest jeszcze druga strona, zaraz przeczytam, tylko czekaj, jeszcze się powiem na temat tego wzmacniacza mutanta. Moim zdaniem to jest płotka, która sprawia, że można połączyć dwie osoby w jedno. Dlatego to się nazywa wzmacniacz mutanta, że możesz jakby... Łączymy się? Dwie osoby... Nie chcę się łączyć. Ja dobrze jest w swoim ciele, nie chcę się łączyć. Dobra, czekaj, następna strona. Ważne, musimy odzyskać okulary anti-X oraz połączyć z nimi bloki... Oraz połączone z nimi bloki anti-X, tylko to jest w stanie nas powstrzymać. Tu są okulary anti-X. Jakby ci to powiedzieć. No, coś ukrywałem. Co to znaczy?
Ale ja nie wiem, czy powinienem ci o tym mówić. W sensie? Dobra, ale słuchaj, tylko nie uciekaj. Dobra? Mhm. Nie mdlej, nie mdlej, spokojnie. To jest wszystko pod kontrolą. Nie no, spokojnie, spokojnie. Co to jest? No. Czemu masz jakieś X na głowie? Tak się składa, że w momencie, w którym przeszliśmy z powrotem ze świata X-a, to dostałem po prostu głowę Y, mam jakby zamontowaną. To trochę straszne. No i i dzięki tej głowie jakby X wiedział, co robię i tak dalej, nie? W sensie teraz już wiem, że to był tata hejtera i hejter. Wiedzieli dokładnie, co robię, gdzie jestem, jak żyję i tak dalej. I w takim razie oni wiedzą teraz, że się tam nie... No właśnie nie, bo tylko te okulary są w stanie powstrzymać tą głowę. Oni w tym momencie nie wiedzą istotnie, ponieważ jak ja mam założone te okulary, to nic nie widzą. Nie widzą nic przez nie, więc... Ale dobra, ale z tej książki wynika, że te okulary są jakoś połączone z tymi blokami. No tak, a ja skąd ty masz te okulary? Robić? Zdobyłem je. Mhm. No to nie powiedziałeś. No nie, no nie gadaliśmy wtedy za bardzo, no to co ci miałem mówić? No ale tak było, no dobra, czekaj, ja dlatego chodzę w swojej głowie, żeby nikt po prostu nie widział tego, żeby się jakoś ukrywać. Aha. Dobra, słuchaj, no to czekaj, no to tyle tak naprawdę, idziemy chyba stąd, nie? Bo nie wiem, co my tutaj mamy więcej robić, bo odkryliśmy wszystko, więc możemy wracać z powrotem. Ale dobra, to jest, a wiesz co, czekaj, bo ja mam przecież ten aparat, zróbmy zdjęcia tego, jak już tu jestem. Chcesz być właśnie na zdjęciu? Tak. Dobra. Dobra, mamy jedno zdjęcie. Pokażę jak wyszłam. Proszę. Tylko to muszę sprawdzić, okej. Okay. O, ładnie, dobra, w sumie to jest git. Mogę sobie dodać na Instagrama? Jasne. Super. Widzowie, już jutro na Instagramie Emilii. Dobra, wychodzimy stąd. Czekaj, tu zdjęcia wszystkie zrobiłem? No, rób jeszcze czekaj, tego ja zdjęcia. Zrobię jeszcze tego zdjęcia, no. O, ty, obróciłem to! Nie wiem, czy to dobrze. Chciał się coś? Ja nie też wiem. Nie. Czekaj, napraw to. Robię zdjęcie. Ja nie wiem, czy ty to naprawiłaś w tym momencie, czekaj. Bo to teraz... No i chyba jeszcze raz. Tak. Okej, okay, tak. Dobra, nie wiem, dobra, nic się nie stało, więc jest git. Dobra, robię tego zdjęcie jeszcze. Dobra, mamy zdjęcia. Bierzemy się stąd, Emilia, koniec. Już mam tego dosyć, dobra, klikam ten przycisk. Najwyższy dobra, wyłazimy, Bierzmy tu w długo, muszę uciekać. Uciekajcie! Co tu się naprawia, dlaczego tu są? Dobra, te X, nie! Uciekaj! Nasza armia was pokona! Uciekaj! To masz koniec! O nie, ja mam takie low, nie, szybko, do wyjścia, nie mam rady! Uciekniecie! Nie, amelity założone, goni nas ten moment! Nie dacie rady! Szybko! O nie! Jestem szybko!